Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. 3 października i witam w jubiluszowym 50. wydaniu kalendarza kryptogracza. Cotygodniowym fleszu informacyjnym, w którym na bieżąco staram się przedstawiać Wam najistotniejsze wydarzenia w projektach segmentu Play and Earn oraz kryptowalut, które obserwuję. Pamiętajcie, że wszystko zawarte w tym materiale jest tylko i wyłącznie moim spojrzeniem na dane zagadnienia, a Wy powinniście traktować je tylko i wyłącznie informacyjnie. A jeżeli ten film pozwolił zaoszczędzić Tobie czas, nie zapomnij udostępnić oraz zostawić taktycznego komentarza. Aby nie tracić cennego czasu, zapraszam. Zaczynamy od Pirates of Ireland. W związku z osiągnięciem kamieni milowych z trzeciego kwartału, twórcy informują na swoim Twitterze, że został rozpisany kolejny konkurs, w którym można wygrać 3 małe wyspy oraz 50 miejsc na whiteliście na kolejną wyprzedaż tychże. A jeżeli jesteśmy przy konkursach, Crypto Mayhem również organizuje jeden w związku z osiągnięciem limitu 4000 obserwujących na Twitterze. Wszystko oczywiście na Glim.io, możecie zajrzeć do wygrania kilka ciekawych nagród, m.in. alokacji 50 aż sztuk, koszulki oraz czapeczki. Wszystko na ich Twitterze. Space Cartel, nadal przy konkursach, ogłosił, że mamy zwycięzcę kolejnego tygodniowego konkursu. Także jeżeli obserwujecie ten projekt, pamiętajcie, że co tydzień na ich Twitterze jest konkurs, w którym można wygrać właśnie jednego NFT-ka. Legend of Elysium informuje nas, że rozpoczęli kolejną współpracę, tym razem ze Spintop Network. Więcej o tym możecie poczytać na ich Twitterze. Dodatkowo mamy ciekawą infografikę dotyczącą jednego z 3 heroesów, których możemy wybrać. Każdy z nich charakteryzuje się jakimś bonusem do naszej rozgrywki. Wszystko to będzie determinowało styl gry, na jaki się zdecydujemy. Star Heroes natomiast informuje, że rozpoczęli partnerstwo z Immutable X, czyli rozwiązania na drugiej warstwie. Z Immutable X współpracują tacy giganci jak chociażby Ember Sword, God Unchained, Illuvium, a także nasze rodzime produkcje, jak na przykład Pirates of Ireland. Przypominam, funkcjonowanie w ekosystemie Immutable X wiąże się praktycznie z zerowymi kosztami przesyłu NFT-ków. Przechodzimy do RoboHero. Na ich Twitterze bardzo ciekawe, krótkie filmiki informacyjne o tym, że w dniu jutrzejszym, czyli 4 października, będzie miało miejsce coś dużego. Czy macie pomysł, co to może być? Zulana, strategia na łańcuchu Solany, nawiązała pierwsze swoje partnerstwo Kateon Gaming. Mam nadzieję, że to partnerstwo pozwoli Zulanie jeszcze szybciej się rozwijać, ponieważ projekt strategii na jakimkolwiek łańcuchu ja zawsze wypatruję z wielkim zaangażowaniem i wielkimi nadziejami. Mam nadzieję, że Zulana będzie projektem, który pokaże co nieco w gamingu na blockchainie. Przechodzimy teraz do RPG-ów, które już można zagrać. Przypominam, Raven Dawn, czyli gra matka dla Raven Quest, która de facto jest Tibią na blockchainie, rozdaje na swoich streamach klucze, dzięki którym można grać w wersję beta. Aby zdobyć taki klucz, tak naprawdę nie trzeba wykazywać się niczym szczególnym. Wystarczy, że wejdziecie na listę wspieranych oraz oficjalnych streamerów Raven Dawn. Tam wejdziecie na ich kanał i będziecie ich oglądać przez 1 godzinę. Chivers Online na swoim Twitterze informuje nas o kolejnym konkursie bardzo prostym. Follow, retweet oraz polubienie i otagowanie 2 znajomych. Do wygrania 2 razy NFT i 5 whitelist na wyprzedaż kolejnych paczek. Chumbi Valley informuje nas, że ma miejsce kolejne palenie tokenów. Jest to już 3 z 6 zaplanowanych, także kolejne 70 milionów tokenów w tym projekcie zostało spalone. Train of Century. Jest to informacja dotycząca projektu, który powinien zainteresować wszystkich entuzjastów kolei. Temat generalnie bardzo mocno rozbudowany, swego czasu kilka materiałów o nim już robiłem. Chciałbym Was tylko poinformować, że twórcy rzucili dość fajne info na swoim Twitterze. Mamy możliwość upgrade'owania naszych kart commonowych oraz uncommonowych. Więcej szczegółów w poście na tym medium. Gods Unchained, czyli karcianka na Immutable X, informuje nas o tym, że jest jeszcze możliwość zakupienia specjalnych paczek w rozszerzeniu Shiny. Oczywiście ceny paczek nie dla każdego, $150 wydaje mi się jest to cena naprawdę bardzo duża, ale jeżeli ktoś siedzi w projekcie Gods Unchained, ta informacja powinna go zainteresować. Oczywiście więcej o tym rozszerzeniu możecie poczytać na specjalnym blogu Gods Unchained. Link umieszczę w opisie tego filmu.
Sunflower Land, czyli strategia na poligonie, rzuciła na swoim Twitterze dość ciekawą grafikę. Oczywiście tutaj przedstawione mamy, jak będzie wyglądała kolejna wersja gry Sunflower Island. I jak widzicie, chciałem wam to pokazać, ponieważ zawsze do tej pory były nam uchylane rąbka tajemnicy bardzo mocno. Były tylko wycinki samej wyspy. Jak widzicie, teraz przedstawia się to zdecydowanie lepiej. Samo rozszerzenie zostanie już testowane przez pierwszych beta testerów w listopadzie. Myślę, że pod koniec roku większe i szersze grono graczy powinno mieć już dostęp do tej pełnoprawnej gry. Black Lords natomiast przypomina, że do 7 października cały czas mamy możliwość zarejestrowania się i odebrania darmowego NFT-ka w tym projekcie. DeepMind, strategia karciana na ekosystemie Waxa, informuje nas, że możliwość zagrania w ten projekt ogólnie dla wszystkich graczy nadchodzi wielkimi krokami. Wersja beta ogólnodostępna będzie prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca. Ci z was, którzy śledzą różnego rodzaju MMO, powinni kojarzyć temat Star Atlas. Star Atlas jest to projekt, który bardzo mocno się rozwija. Macie możliwość na specjalnym blogu Epic Games poczytać o tej pozycji. Jak widzicie, graficznie stoi to na najwyższym poziomie. Samo Star Atlas śmiga na Unreal Engine 5. Tutaj ciekawy blog, w którym możemy poczytać o specjalnej wersji, jak oni to nazwali, showroom, w którym każdy teoretycznie powinien mieć już dostęp. Można to oczywiście zrobić poprzez ściągnięcie sobie aplikacji Epic Games. I powiem wam szczerze, ja to zrobiłem, ponieważ tego typu rozgrywka bardzo mocno mnie intryguje. Jak się okazuje, jeszcze tego dostępu nie mam. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że zostanie to powoli uruchamiane i dopuszczana będzie określona ilość graczy. Niemniej jednak Star Atlas jest to projekt niesamowicie potężny, który plany rozwoju ma rozpisane na lata. Powinniście się na pewno tym projektem zainteresować i wrzucić go na skarnę, ponieważ to będzie coś, co zmieni świat elektronicznej rozgrywki. A na Medium, czyli na blogu Star Atlas, ukazał się kolejny ciekawy artykuł dotyczący ekonomii samej gry, która jeszcze nie ruszyła, natomiast pewne elementy są już tam wykorzystywane, jak chociażby stakowanie samego tokenu oraz naszych statków. Mamy tutaj możliwość podejrzenia kilku wskaźników, które są przedstawione przez twórców w BES-ie. Nie wygląda to zbyt kolorowo, niemniej jednak, jeżeli siedzicie mocniej w projekcie, zachęcam do zapoznania. Illuvium, kolejny projekt na Immutable X, informuje nas, że została udostępniona druga wersja bety, która teoretycznie powinna być dostępna dla wszystkich po ściągnięciu launchera z oficjalnej strony gry. Jeżeli zastanawiacie się, czym jest Illuvium, czy ten typ rozgrywki wam pasuje, zachęcam do rzucenia okiem na mojego co sobotniego streama, w którym pokazuję właśnie gaming z projektów Web3. Znajdziecie go na moim kanale. Przechodzimy do sandboxa. Przypominam, że od 5 lipca cały czas jest w mocy, funkcjonuje oraz trwa program Bug Bounty. Program polegający na tym, że wszyscy z nas, którzy znajdą jakieś bardzo potężne błędy w kodzie gry, mogą być nagradzani całkiem pokaźną ilość tokenów SAND. I tak na przykład za krytyczny błąd w kontrakcie możemy otrzymać aż 200 tysięcy dolarów, oczywiście wszystko płatne w tokenach SAND. Za błąd również bardzo poważny, ale nie aż tak wysoki jak krytyczny, 20 tysięcy. Za małe błędy nawet 1000 dolarów, także słuchajcie, myślę, że gra warta świeczki, że ktoś z was kodowaniem się zajmuje i siedzi w kontraktach blockchainowych, może powinien się zainteresować. Szybka zajawka z projektu Real Fever. Mamy w końcu na Twitterze informacje oraz taki screenshot, który pokazuje nam, jak będzie wyglądał dashboard z samej gry, o której wspominałem w ostatnim wydaniu kalendarza kryptogracza. Jeżeli jesteście ciekawi projektu Real Fever i interesuje was kolekcjonowanie momentów sportowych, zachęcam do zajrzenia na oficjalną grupę na Telegramie. Vulcan Forge natomiast informuje nas na swoim Twitterze, że jest kolejna wersja, już trzecia, nowej gry na Androida oraz na iOS-a. Wspominam o tym, ponieważ ekosystem Vulcanverse rozwija się bardzo mocno. Jest tam kilka pozycji nie tylko MMORPG strategicznych, ale i zręcznościówek. Właśnie ta gra na Androida jest jedną z tych pozycji. Dodali kilka ciekawych elementów. Najważniejsze jest w tym wszystkim, że rozgrywając te krótkie potyczki możemy zarabiać token PYR.
Ember Sword, czyli MMORPG na Immutable X, informuje nas na Twitterze, że został zakończony kolejny konkurs dla społeczności tego projektu. Jeżeli lubicie MMORPG, cenicie sobie rozgrywkę typowo World of Warcraft, sugeruję wrzucić Ember Sword na skaner. Elpis Battle, słuchajcie, projekt, który swego czasu bardzo mocno się rozwijał, teraz trochę prace tam przycichły, społeczność się odwróciła, gdyż ilości tokenów, jakie tam można zarobić, zdecydowanie są niezbyt mocno zachęcające. Niemniej jednak ci z was, którzy grają, dlatego że czerpią z tego tytułu fan, powinni zainteresować się informacją, że dzięki systemowi DAO mają możliwość zagłosowania na kolejne rozwiązanie, które może zostać zaimplementowane w grze, dzięki czemu zmieni się system nagradzania w trybie PvE, co może spowodować, że cena samego tokenu wzrośnie. Także jeżeli śledzicie ten projekt albo jesteście zainteresowani, sugeruję zajrzeć na ich social media. Influence, projekt bardzo mocno niedoceniany, słabo rozreklamowany, ale co najważniejsze dla mnie, jest to strategia, słuchajcie, w kosmosie. Kolejne informacje, kolejne grafiki, kolejne uchylanie rąbków tajemnicy dotyczący pewnych aspektów wydobywczych i nie tylko. Jeżeli cenicie sobie strategie, takie długie, poważne, w których planowanie długoterminowe ma znaczenie, powinniście projektem Influence się zainteresować. Przechodzimy do kolejnego projektu My Neighborhood Alice, słuchajcie. Moja sąsiadka Alice. Często dostaję od was pytania na Discordzie czy na Telegramie, jaką grę można byłoby naszym pociechom zafundować. Grę, która nie wymaga Bóg wie jakich umiejętności zręcznościowych, a także jakoś mocno nie będzie przerażała naszych pociech skomplikowaniem. Powiem wam, że Alice, sąsiadka Alice jest jedną z takich pozycji cukierkowe, bajeczne, w sam raz dla dziewczynek, które pozwoli gdzieś tam w bardzo delikatny sposób edukować dzieci pod wieloma kątami. Tłumaczą tutaj twórcy, dlaczego aplikacja na telefony, specjalna aplikacja Companion nie została wydana, zarówno na iOS-a, jak i Androida. Powiem wam szczerze, że tłumaczenie całkiem sensowne. Oczywiście obostrzenia iOS-a są bardzo mocne, stąd ten poślizg. Nie wiemy, kiedy to zostanie wprowadzone. Myślę, że trzeba się uzbroić w cierpliwość kilka tygodni. Na pewno może to potrwać. Powiem wam szczerze, jest to projekt, moja sąsiadka Alice, jest to projekt, który powinni wrzucić rodzice, którzy gdzieś tam lubią przysiadywać przed komputerem i czasami chcieliby gdzieś tam coś swoim pociechom zarzucić na telefon komórkowy. Rozgrywka bardzo przyjemna, także jeżeli gdzieś tam szukacie tytułu dla dzieci, tym projektem powinniście się zainteresować. Przechodzimy do przeglądu naszych social mediów standardowo. Zaczynamy oczywiście od live'a z krypto ekipą, która odbędzie się jutro o godzinie 20. Ja natomiast jak co tydzień w środę o godzinie 20, czyli pojutrze, zachęcam na rzut okiem na mój kanał, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie kryptograczy. W tym wydaniu mojego live'a porozmawiamy sobie trochę szerzej o ciekawym projekcie Skyweaver. Jeden z uczestników naszej społeczności, jeden z graczy, który ma bardzo duże doświadczenie w takich projektach jak chociażby Hearthstone, opowie nam dokładnie, dlaczego właśnie warto rozpocząć przygodę nie właśnie z Hearthstone, ale ze Skyweaver. Zapraszam serdecznie. Teraz szybki przegląd kryptoprasy. Zaczniemy od magazynu Play to Earn Diary, słuchajcie. Artykuł dotyczy ciekawej współpracy Segi oraz firmy deweloperskiej Double Jump wykorzystującą platformę Oasis do planowania oraz rozwijania produktów właśnie w Web3. Jeżeli ta tematyka was interesuje, sugeruję zapoznać się z tym artykułem. Naprawdę kilka ciekawych i fajnych informacji. To, że Sega wchodzi w świat gamingu opartego na blockchainie, wiadomo było już dawno, ale takie właśnie partnerstwa pokazują, że ich wcześniejsze deklaracje nie są tylko pustymi słowami. A w magazynie Play to Earn, jak co tydzień, zachęcam do rzucenia okiem na statystyki i nasz cotygodniowy ranking. Jak widzimy, Gameta cały czas utrzymuje się na pierwszym miejscu, prawie 600 tysięcy aktywnych użytkowników. Lekki spadek w stosunku do tego, co miało miejsce tydzień temu. Alien Wars ciągle top 2, Splinterland ciągle top 3, słuchajcie, 25% wzrost aktywności graczy, prawie 300 tysięcy aktywnych gamerów co tydzień w tym projekcie. Jak widzimy, Axie Infinity nadal się utrzymuje mimo spadku 10% niemalże na poziomie 87 tysięcy aktywnych graczy. Mamy tutaj także przegląd ciekawych kolekcji NFT, które były handlowane na różnego rodzaju platformach. Jak widzimy, oczywiście na pierwszym miejscu CryptoPunk, ponad 11 milionów dolarów obrotu w ciągu tygodnia.
Gods Unchained, czyli karcianko, o którym wspominałem wcześniej, prawie 4,5 miliona obrotu, spadek, słuchajcie, o 7, prawie 8%, floor price asetów na Gods Unchained to kwota 12 dolarów. A jak jesteśmy przy Gods Unchained, również kolejny artykuł, z którym warto się zapoznać, dotyczy nowej współpracy z Super Stonk i giveawayem zorganizowanym właśnie na tą okoliczność. Warto poczytać kilka zdań, można wykorzystać translator wbudowany w przeglądarkę, dzięki czemu będziemy mieli szansę na wzięcie udziału w tym giveawayu. Jeżeli chodzi o artykuły, moim zdaniem też trzeba byłoby się zapoznać z tym dotyczącym Pegasów. Ja wiem, że część z Was już bardzo mocno sobie ten projekt odpuściła, niemniej jednak kilka zmian w samej tokenomii ma miejsce. Zostaje wprowadzony kilka mechanizmów, które powodują spalanie w końcu tokena VIS, dzięki czemu ten staje się deflacyjnym tokenem. Czy jednak to wystarczy do tego, aby udźwignąć ten projekt z popiołów? Przeczytajcie i przekonajcie się sami. Jeżeli chodzi o blogi, które warto przeczytać, jeszcze bym Was odesłał do blog Orbito, gdzie mamy opisane najważniejsze wydarzenia, które będą miały miejsce właśnie tutaj w październiku, w nadchodzącym miesiącu. Między innymi opcja breedowania zostanie zaimplementowana, to co obiecują, wprowadzają, także breeding, słuchajcie, naszych heroesów będzie miał miejsce. Na pewno będzie wymagał sporej ilości tokenów, które pozyskujemy, dzięki czemu może ilość tego tokenu w biegu spadnie, a tym samym cena samego się podniesie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jeżeli siedzicie w projekcie Orbito, zachęcam do rzucenia okiem na ten blog, a jeżeli nie, no to zachęcam również do zapoznania się z materiałem co sobotnim. Na moim streamie regularnie Orbito ogrywam. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że ten projekt nie pokazał jeszcze, na co go stać. No i oczywiście szybki rzut na polską kryptoprasę i standardowo platforma Be in Crypto, słuchajcie. Niezależny portal kryptowalutowy traktujący o kryptowalutach. Słuchajcie, kilka fajnych i ciekawych artykułów, z którymi warto się zapoznać. I nieważne, czy byliście posiadaczami pewnych asetów na aplikacji Celsius czy nie, warto się zapoznać z artykułem, w którym dowiadujemy się o tym, jak Aleksander Maszyński, czyli CEO Celsjusza, wypłacił 10 milionów dolarów przed samym bankructwem. Ciekawy także artykuł dotyczący stakowania i spalania Ethereum, także można poczytać. I dla tych, którzy są głodni informacji i wiadomości ze świata zdecentralizowanych finansów, oczywiście cała masa innych artykułów, po których zapoznaniu się nasza świadomość rynku będzie większa. Przechodzimy teraz do wydarzeń na platformach zdecentralizowanych, scentralizowanych i innych. Zaczniemy od giełdy Probit. Jak co dwa tygodnie kolejny airdrop, z którym możecie skorzystać. Więcej oczywiście w artykule, do którego link możecie znaleźć na Twitchie giełdy Probit. Ascendex, czyli były BitMEX. Jeżeli jesteście posiadaczami tokenu Matic, warto zainteresować się dość ciekawą opcją, która na swoim Twitterze ogłosiło właśnie Ascendex. Mamy możliwość stake'owania naszych tokenów Matic. Jak widzimy, stopa zwrotu roczna 5%. Czy to dużo, czy mało? Słuchajcie, no nie mniej oceniać. Jesteśmy w tej chwili w beście 5%. Dawniej byśmy wyśmiali. W tej chwili wydaje mi się, że warto się tym zainteresować. Jeżeli posiadacie Matiki i nie chcecie, aby leżały bezczynnie i nie macie jeszcze konta na giełdzie Ascendex, zachęcam do zarejestrowania się z linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. No i standardowo giełda Bybit, kolejny launchpad. Mamy możliwość subskrybowania za pomocą bitów, jak i dolarów, które znajdują się na naszym koncie spot. I na koniec zapraszam serdecznie na stronę kryptoekipa.pl, która jest centrum naszej społeczności. Tutaj macie możliwość podejrzenia wszystkich naszych partnerów oraz znajdziecie linki do wszystkich naszych grup. Dodatkowo macie szansę zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami na naszych social mediach. Jak widzicie, opisany airdrop giełdy Probit, kolejny airdrop projektu Thinking. Macie tutaj również link do streama, który zrobiłem w sobotę. Co najważniejsze, bardzo fajny, ciekawy materiał Maćka Tomczyka dotyczący projektu Star Heroes, także jeżeli lubicie strzelanki w kosmosie, powinniście się na pewno zainteresować. No i oczywiście trzecia misja Atshares, w której Diabeł pokazuje, jak zdobyć tokeny tego projektu. Warto się zapoznać, zachęcam również do dołączenia naszej grupy na Telegramie, szczególnie grupa Edukacja, która jest taką grupą najlepszą dla tych wszystkich nowych osób, które starają się odnaleźć w ekosystemie finansów zdecentralizowanych. Ja zachęcam również do dołączenia na grupę Play to Earn, czyli grupa, w której zbieramy entuzjastów gamingu opartego o blockchain i nie tylko.
To tyle, co przygotowałem dla Was na nadchodzący tydzień. Pamiętajcie, że jeżeli ten materiał pozwolił zaoszczędzić czas, nie zapomnijcie dać subskrypcji, ustawcie dzwoneczek oraz udostępnijcie na swoich social mediach. Za pozostałe formy wsparcia również bardzo serdecznie dziękuję. To wszystko, trzymajcie się i do następnego razu. Pozdrawiam.